Także w centrum Warszawy wszędzie się kaszle, bo w Polsce się kaszle ze względu choćby na palenie papierosów. Zimno mają w gardziołku, jak w kościółku jest zimno. Gołębie latają pod sufitem, to za nami jest Pałac Kultury Stalina i Lenina. Tam gołębie latały też swego czasu, parę dobrych lat temu, na wernisaż. A w kościele przecież tym bardziej, bo no, Warszawa jest kościelna, a cerkwi w Warszawie nie ma, ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, czyli że nie ma ludzi wiary. Ci, którzy tak mówią, co, to gapią się na Biblię, mówią, co, spojrzą na świadków Jehowy, co, też splunął. Nieładnie, ten kurczaczek mówi, na wszystko ma wyje. Ja mówię, słuchaj, nie można, bo on pojechał do Otwocka i zdaje się, jak z powrotem wracał, to dziad wypisał mandat, bo wiecie Państwo, oni zobaczą, jak młode dziecko, to na pewno nie jest bezdomne i szybciutko mandat, bo trzeba kogoś obciążyć, że zbyt goszczy tak obciążyć. Także proszę Państwa, raz jechałam tutaj Aleje Jerozolimskie tramwajem, to przy Centralnym taki, proszę Państwa, jak to mówią, kanar wyskoczył śmierdzący, ja mówię, Boże. Ale jak śmierdział, ja myślałem, że jakiś bezdomny koło mnie stoi. On mówi, proszę bilety do kontroli. I oni potrafią tu w Warszawie tak żebrać. Za sekundę, jak państwo pojadą z Ursusa 517, to przecież Warszawa jest ogromną dziurą. I to jedzie, i jedzie, i jedzie. No, nie 2 godziny, no prawie godzinę jedzie. To kilka razy potrafi taki żebrak wyskoczyć śmierdzący w Warszawie. Tak żebrzą żebracznicy wielkiej tutaj, gdy jesteśmy na Mazowszu pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem Gdańskim i Krakowem. Zapraszam.